Cześć kochani, dzisiaj kolejny odcinek z cyklu o Częstochowie. Korzystając z okazji, że mamy piękną jesienną pogodę, postanowiłyśmy Was zabrać dzisiaj w wyjątkowe miejsce. Poznacie naszą ulubioną częstochowską duszyczkę, którą miałyśmy okazję poznać 5 lat temu i która od razu skradła nasze serca. Zmierzamy do pracowni Tomasza Lubaszki, częstochowskiego artysty. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Cześć! Cześć, Kasienka. Cześć, witam Cię. Cześć, Jasiu. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Tomek Łatkami, tak? Kasia wie gdzie? Tak. W takim eleganckim pomieszczeniu, w eleganckim salonie z Jasiu. Tomku. My Cię już przedstawiłyśmy, idąc tutaj pokrótce. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie miła niespodzianka. Ale chyba zaczniemy od tego, żebyś Ty kilka słów powiedział naszym gościom o sobie. Kim jesteś, co malujesz? Myślę, że Ty chyba najlepiej sam siebie przedstawisz. Ja przedstawiłam Cię z nieco innej strony. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Lubaszka. Mam 61 lat, jestem mężczyzną. Jestem artystą, malarzem, unikam słowa plastykiem, artystą, malarzem. Maluję, od kilku lat maluję wodę lub rzekę, to trudno jakby zdefiniować jednoznacznie. Generalnie są to obrazy, które ja nazywam na swój własny użytek obrazami kojarzeniowymi, bo one się kojarzą wielu ludziom z różnymi rzeczami. Cóż więcej, no w tej pracowni jestem tutaj, gdzie jesteśmy od 2016 roku. To jest pracownia moja. Miałem kilka pracowni w pierwszym swoim domu, w drugim, teraz buduję trzeci dom, ale ta jest i wiem, że będzie najlepszą pracownią w moim życiu. Takiego klimatu, światła, atmosfery. Myślę, że chyba, już to się nie powtórzy. To może być tego, że jesteś artystą, jesteś też budowlańcem. Projektuję również wnętrza, projektuję mieszkania, projektuję, robię własne tynki autorskie, mozaiki, no, wszystko co płaskie. Zdradzisz nam, jak wygląda taki Twój typowy dzień tutaj w pracowni? Od czego zaczynasz? Czy masz jakieś rytuały swoje? Każdy ma, tak, właśnie o tym kiedyś rozmawiałem z kolegami. Każdy ma jakieś tam swoje. One nie są do końca przestrzegane, bo dzień jest zawsze niespodzianką, każdy dzień nowy, ale rano wstaję, idę z psem na spacer nad rzekę właśnie, która to rzeka jest malowana od lat. Potem prysznic, śniadanie i o 9 jestem w pracowni. Mniej więcej o 9 jestem w pracowni. Maluję do obiadu, który staramy się z Anką, z moją żoną zjeść zawsze razem. Nie zawsze się udaje, ale się staramy, żeby zjeść razem obiad. Potem w zależności od pory roku wracam do pracowni i maluję dalej, albo coś tutaj robię, albo robię jakieś takie prace przygotowawcze też związane z moją robotą. No i potem jest klasyka. Jakaś kolacja, jakieś wino, jakiś sen i rano się budzę i to samo. I tak 8 dni w tygodniu. I tak 8 dni w tygodniu, maluję również w niedzielę. A powiedz mi, bo twoja Anna też jest. Tak, Ania jest artystką, tak. Ania pracuje w Rejmoncie, tutaj w szkole, są w znakomitej szkole. Wiem, bo znam, tam bywam, często koleguję się z jej koleżankami, z dyrektorem, który jest super facetem. No, prywatnie był pianistą, klawiszowcem Tilawu, częstochowskiego zespołu Muńka Staszczyka. Facet z wielką wyobraźnią. Ania jest artystką, tylko ze sztuką jest tak, że jeżeli nie da się malować po godzinach. Czyli wracam z pracy, zjem obiad i maluję. Ja sprzątam równie często, gotuję równie często, może częściej niż moja żona. Jestem feministą, więc to nie jest tak. Ja często się zajmuję się również tym domem, bo Ania jest po prostu w pracy takiej 8-godzinnej, czy tam nie wiem, więcej czasami. Tak, jest znakomitą malarką. Znakomitą, właśnie dostałem od niej ostatnio jej obraz, wyżebrałem i dostałem go w prezencie. Jest wisi u mnie w domu. Znaczy, zamieniamy się. Myślę, że to działa na innej zasadzie. Ania ma moje obrazy, bo są takie obrazy, jak Anka wchodzi i raz się popłakała, patrząc na mój obraz. I tak mnie to zruszyło. Mówię, to masz, kochanie, to twój jest. Nie wiem, czy mnie stali, mówię, ale trudno. A powiedz mi, jak to...
Jak to w takim życiu codziennym wygląda, właśnie życie takich dwóch artystów? Czy wy raczej to, że oboje jesteście, macie takie artystyczne dusze, powoduje, że nie wiem, macie to takie wspólne flow i super się dogadujecie? Czy na przykład jednak powoduje to, że po prostu te wasze wizje gdzieś się rozjeżdżają i ciężej jest wypracować jakiś kompromis? Wiesz, jesteśmy naprawdę wszyscy właściwie przyjaciele, którzy nas znają, jesteśmy bardzo zgodną parą. Znaczy, jak wchodzimy do sklepu, to na ogół podoba nam się, nie zawsze, oczywiście, że nie zawsze, ale na ogół nam się podoba to samo. W domu, który budujemy, kończymy właściwie w tej chwili już, w mieszkaniu, w tej kamienicy, które mamy, wszystkie remonty, takie rzeczy designerskie, domowe, nie wiem, od pralki począwszy po nie wiem, pod kolor tynku na przykład. Raczej, bo to oczywiście nie jest reguła, raczej mamy takie samo zdanie. Słuchamy tej samej muzyki, śmieszą nam te same rzeczy. Mamy na szczęście różne, identyczne poglądy polityczne, bo byśmy się pozabijali. Moja żona jest kobietą niezwykle łagodną i spokojną i toleruje moje wariactwo. Jestem cholerykiem. Naprawdę? Jestem cholerykiem. Tak, ja wiem, tego nie ogół nie widzę. Tak, a nie, powiedz. Ukrywasz się. Nie, bo to ona wie najwięcej, ale no, jest tak na tyle mądrą kobietą, że po prostu. Ja chyba przy niej w ogóle stałem się spokojniejszy i łagodniejszy dla siebie, dla ludzi. No. Czyli po prostu jest takim środkiem uspokajającym. Jest moją balsamicą, a ja jestem balsamcem. Tak, od balsamu, no i właśnie, i tak dalej, tak, tak. Tak, rytuały, na przykład mamy codzienną wtulkę tak zwaną, czyli jak się rano budzimy, to jak nie ma wtulki, nie ma wstania, po prostu, wtulka musi być. To takie, zdradzam, prywatne, bardzo alkowiane, że tak powiem, historie, ale ja uważam, że trzeba podlewać przyjaźń, miłość. To trzeba po prostu jak roślinki. Trzeba bliskością, czułością, opiekuńczością, troską, dbałością, pamiętaniem o różnych takich drobiazgach. No, ja jestem w drugim związku, więc wiem, co mówię. No, to należy pielęgnować i dbać o to, co się ma, po prostu. A jestem facetem pełnoletnim, zakochanym od wielu lat w tej samej kobiecie, więc wiem, co mówię. Mamy, tak jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, mamy obrazy Tomka u nas w galerii w hotelu. I właśnie jeden element to jest ten odbiór wizualny tych obrazów. Nie wiem, czy powinnam to mówić, bo ja z kolei chodzę i je dotykam, i ich dotykam. I to jest jakby, to powoduje ta struktura, faktura pod tymi palcami wyczuwalna. Właśnie jakby mam wrażenie, że jeszcze potęguje odbiór tych obrazów mnie osobiście przez te formy i kształty, które są takie nieoczywiste na twoich obrazach. Przenoszą troszeczkę w świat Stanisława Lema, ponieważ on też, to jest taki mój osobisty. Dobra, nie, rozwój. Oczywiście, to jest cudowne, że każdy to po swojemu. Natomiast jakby bardzo często właśnie te formy i kształty, które oglądam na twoich obrazach, jakby kojarzą mi się gdzieś z tymi opisami Lema. Chciałam cię o coś zapytać i umknęło. To cię wtrącę, to Lem jeden z moich ukochanych kiedyś pisarzy, tak, autorów. A jeśli chodzi o to dotykanie, to parę lat temu był taki w gazecie wyborczej taki artykuł o mnie malowane brailem, bo ja pozwalam dotykać swoich obrazów. Pozwalam je po prostu dotykać. Czyli nie musimy wycinać tego urywka. Nie musimy. Oczywiście delikatnie, żeby obraz nie spadł, ale one są, tak, one żyją pod palcami. Tak? Jakby są takie dwuwymiarowe właśnie, tak? Że raz, że przez dotyk, nie, czyli trój, bo to... Tak, tak, tak. Natomiast tak. Właśnie oprócz tego odbioru wizualnego... Faktura jest wyczuwalna, tak. W jednym bardziej, w jednym mniej oczywiście. Powiedz nam, czy jest jakiś taki element, który w tej twojej pracy codziennej tutaj w pracowni ci towarzyszy, jak na przykład, nie wiem, właśnie muzyka, dobra kawa albo cisza? Czy to zależy od twojego nastroju, czy jakby jest jakiś taki jeden stały element? Właśnie, że na dobrą kawę przychodzi do nas. Ale dziewczyny, ja pijesz kawę, nie, ja nie pijam kawy. Na zupę, Tomek do nas przychodzi na zupę. Tak, na zupę, zupy, tak. Kawy nie pijam, chociaż powolutku zaczynam, ale nie pijam kawy w ogóle. Ja nie pijam kawy. Pijam i jestem herbaciarzem. Na tych spotkaniach przy kawce to chodzi o mnie, jak kawę piję. A tak, a ja jem zupę. Naprawdę. Ale przez 40, chyba parę lat malowania, nigdy nie malowałem obrazu bez muzyki. Nie wyobrażam sobie tego. Nawet w plenerze brałem słuchawki, jakieś tam, no coś, co
muzyka jest jakby immanentną częścią mnie jako artysty, jako słuchacza i malarza, jakby to. Nie umiem malować w ciszy. Nawet kiedyś próbowałem, ale kicha. Nie umiem, ciągle przeszkadza mi ta cisza. A może to jest kwestia przyzwyczajenia, może tego, że muzyki słucham od dzieciństwa, mam kilka tysięcy płyt, że muzyka jest dla mnie czasami może bardziej ważna od malarstwa, znaczy na pewno więcej o niej wiem niż o malarstwie. To jest moja wielka pasja, muzyka. Znaczy nie granie, broń Boże, bo nie umiem, tylko słuchanie i trochę interesowanie się. I to tak szeroko, od opery, przy której od kilku lat maluję, przez oczywiście muzykę jazzową, rockową, pop dobry, no, polską. Nie rozróżniam, na dobrą i złą, nie. Chyba najbliższa mi jest muzyka jazzowa, jazzowa z klasyczną, ale muzyka rockowa, nie wiem, Nick Cave, Tom Waits, Radiohead, no po prostu bajka. Wróćmy może jeszcze na chwilkę do Twoich prac, bo Twoje obrazy nie są takimi typowymi obrazami, jak większość z nas jakby sobie wyobraża. Są one opracowywane taką specjalną techniką. Jakbyś mógł nam troszkę zdradzić na ten temat? Każdy artysta, który ma, to jest ważne, co powiem, ma swój język. To znaczy język w sztuce to jest taki zbiór środków wyrazu, mówiąc naukowo, czyli tego sposobów, umiejętności, którym możemy mówić o pejzażu, portrecie, martwej naturze, no, o wielu rzeczach. Artysta to jest, uważam, ten, artysta od malarza różni się tym, że malarz potrafi namalować wszystko, a artysta ma swój język. I cokolwiek namaluje, czy to jest portret, czy pejzaż, to każdy mówi: o, Lubaszka, o, Nowosielski, o, Boże, przepraszam, się porównuję do pana profesora Nowosielskiego, ale no, chodzi o to, że o język, że no moje prace, tak samo jak prace wielu, wielu artystów na świecie, są rozpoznawalne. A to nie tylko technika, ale to jest cały zbiór różnych, tutaj nie będę zatruwał o tym. A jeśli chodzi o technikę, o co pytałaś, to jest to moja własna technika, rzeczywiście, tam kiedyś wklejałem różne worki, blachy, no masę rzeczy takich. Z latami, z wiekiem coraz bardziej jakby spłaszcza się ta powierzchnia. Też ta struktura jest coraz bardziej jakby, no tak, płaska, nie ma innego określenia to. Ale cały czas używam piasku, różnych żwirów, żeby wzbogacić fakturę. A mój kolega mówi mi, że nie umiem malować na płaski, na takim zwykłym płaskim, bo mi się pędzel ślizga. Coś w tym chyba jest troszkę. No ja właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że... Wiele warstw. Ja tak, maluję obraz, który ma każdy mój obraz składa się z 10 albo nawet z 10, 20 warstw, jedna na drugiej. Kolejne piaski, farby, kleje, to się przenika, dlatego te obrazy są takie dość migotliwe, czasami przenikliwe, no, przenikające, co nie przenikliwe, przenikające. Tak, no, masę warstw. A technika, którą maluję od czasu takiej mojej choroby, tam 20 par lat temu, to jest wodna technika. To są akryle, tusze, koliny, bejce. Generalnie technika wodna. Oprowadzisz nas? Jasne, zapraszam. To jest taki temat przewodni twoich tak, obrazów. Tak, live motive. Tak. Od 25 do 30 lat maluję ostre formy. Małe, duże, średnie, 5, 3, 1. I nie pytajcie mnie, dlaczego, bo nie wiem, naprawdę. Zaczęło się to tak, pamiętam, że był taki Voyager, który się rozwalił w kosmosie, taki start takiej amerykańskiej rakiety. I pamiętam, oglądałem to u Mariana Michalika, mojego przyjaciela nieżyjącego, wybitnego artysty, realisty od martwych natur. I tak mnie to jakoś przejęło, że po paru dniach namalowałem taki obraz z dwoma takimi Voyagerami. Potem to się rozmnożyło, potem to już własnym życiem zaczęło żyć. A teraz te ostre formy, takie małe na przykład, maluję jako, to nazywam to takie koraliki, takiego różańca trochę. Taki rodzaj rozmalowania się, rodzaj takiego gadania ze sobą. Namalowałem ich kilkaset, każdy jest oczywiście inny. I jak na razie to wcale nie mam zamiaru tego skończyć, bo one mi bardzo pomagają. Jak na przykład nie wiem, co robić, to przerywam sobie i maluję jeden, dwa takie małe obrazy. One mnie
dają mi kopa w tyłek po prostu, albo, albo mnie uspokajają. Naprawdę nie bardzo potrafię to nazwać, bo to jest magia. Sztuka jest magią i to też jest magia właśnie. A to jest pierwszy mój obraz z ostrych form, jaki namalowałem. Poza tym, którego nie mam, ten taki pierwszy tam, a to jest nie jest do sprzedania, jest pracownia, w której jakby taka, no w tej chwili jest to ekspozycja, bo miałem dni otwarty pracowni, więc to wygląda na co dzień troszeczkę inaczej, bo to na przykład mam stół sztalugę, przy którym pracuję. Sprzedałem ten pomysł wielu kolegom, bo jak się maluje duże obrazy, to po prostu paleta jest, jest stół paleta, nie stół sztaluga. Maluję po prostu, paletę robię sobie na tym, no i po prostu jeżdżę z tym wózkiem, no, znosić po prostu paletę i podjeżdżam sobie. Tutaj tak, jest trochę taka galeryjna część. Tutaj są prace ze starego świata, sprzed 12, 15, 20 niektóre lat. To są obrazy te właśnie morskie, nowe. Pierwszy raz chyba widzę postacie na tych obrazach. Proszę bardzo. Wszystkie te obrazy, tutaj ten tutaj, to są obrazy sprzed wielu, wielu lat i one się odnoszą do takiej właśnie zainteresowania mojego tamtymi kulturami. Tutaj na przykład jest obraz sprzed 20 paru lat, światło akurat pada. No kiedyś malowałem takie, to się nazywa fachowo eschatologiczne obrazy, czyli trochę blisko śmierci wszystko się to tam kołysze. To jest taka tkanina juta, którą tutaj, no to robi się z tego po prostu worki, tak. To są moje piachy, to jest jakaś derka końska włożona. A izba, bardziej ale... jestem przyzwyczajona jednak ja do wiem, innej kolorystyki. Ja wiem, to takie dość dramatyczne obrazy. No właśnie, bo to jest ale też tak... masz za sobą. Za sobą. To jest też tak, że jak się zmienia życie człowieka, prywatne, osobiste, to się zmienia, nie sądzimy ten nigdy, aż tak bardzo. Zmienia się jego sztuka. No. Nawet sposób ubierania się. Bo ja pamiętam. Może tak. Mówili, że może. Ubierania się, kolorystyka przede wszystkim zależy od. Zresztą przestają w ogóle nosić czernie. To jest absolutny wyjątek. Od 20 lat. Nie, ale ja kiedyś uwielbiałem po prostu czernie. Potem przestałem. Bo to są już te rzeki nowe. Okej, ale to są piękne. A powiedz mi, to jest ta sama rzeka, czy to są różne rzeki? Różne rzeki. W 90% jest to Warta. Moja rzeka, ja mieszkam na Zawodziu, jak się śmieję, na wyspie, bo Ania jedzie nad rzekę z psem nad Wartę, to w prawo od furtki wychodzi, a ja w lewo, Warta się rozwidla i my mieszkamy na wyspie trochę. Idę nad rzekę, idę w okolicy Galerii Jurajskiej, jakby na tyłach Galerii Jurajskiej. Tam są taki pomnik krzyży katyńskich przy dębach, a i to się wychodzi na takie, no nad rzekę, takim bulwarem nadrzecznym się idzie. Chodzę tam właściwie codziennie i codziennie robię zdjęcia. Rano, wieczorem, w południe, to różnie bywa oczywiście, raz Ania, raz ja. O różnej porze dnia i o różnej porze roku, więc mam tych zdjęć ponad 1000. Potem je przeglądam. Były na wystawie, na której byłyście. Tak, byłyśmy właśnie. Tak. Nie chcę robić nikogo reklamy, ale robię te zdjęcia wszystkie telefonem. Moim ulubionym telefonem, którego pewien owoc jest symbolem. Jestem w ogóle fanem tego owocu. Tak? Owoców nie lubię, nie wolę, ale bardzo lubię, bo wszyscy moi koledzy informatycy mówią, że to jest produkt dla mnie, wyprodukowany na świecie dla mało rozgarniętego człowieka. Też uwielbiam ten produkt. Uwielbiam, po prostu jest genialny, nie ma przenieś, zapisz jako. Nie, robię zdjęcie, obcinam to, co mi potrzebne, kadruję, jest. Jak jesteśmy przy temacie wystawy, to warto zaprosić wszystkich na 18 listopada. Zapraszamy? Tak. Myślę, 18 listopada. Kasia, Asia i ja. I to jest, słuchajcie, zupełny przypadek, bo moja żona również. Dlatego, że ma w tym dniu urodziny. Moja Anka urodziła się 18 listopada. To jest zupełny przypadek, jak kilka miesięcy temu rozmawialiśmy. Asia mówi, słuchaj, tu 18 listopada, czy by ci pasowało? Ja mówię, tak, to jest taki, to jest dzień taki. No dobra, okej. Okay. Ty, zaraz, ale przecież to jest ani mojej urodziny. Natomiast nie zmienia to faktu, że 18 listopada zapraszamy do nas na wernisaż Tomka.
Więcej szczegółów na pewno będziecie mogli znaleźć niebawem na naszej stronie. Będzie też element zaskoczenia, o którym nie będziemy na razie wspominać. Ale mnie też zaskoczycie? Nie, ciebie nie. Aha, dobra, okej. Chociaż też spróbujemy. Spróbujemy ciebie też zaskoczyć. Dobra, dobra, dobra. Uwielbiam być zaskakiwany. Dobrze, zasypujemy pyszną zupę. No to już jest coś. No i znowu mnie nie zaskoczy, boś powiedziała. No widzisz, no. Ale zupa, tak, zupa mnie zawsze możecie ująć po prostu. Jestem zupojadem. Dobrze. Tomku, bardzo ci dziękujemy, że poświęciłeś nam czas. To ja wam w ogóle dziękuję. Zaprosiłeś nas tutaj i mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam tutaj zawsze, jak tylko jestem, to wystarczy zadzwonić i będzie mi bardzo miło. Będziemy tutaj przyjeżdżać, relaksować. Super. Zbierać dobrą energię. Super. Kasiu, Asiu, bardzo dziękuję. My też bardzo ci dziękujemy. Zapraszamy teraz z rewizytą. Dziękujemy również panu operatorowi. A z wami widzimy się 18 listopada. Zapraszamy serdecznie.